Dzień dobry, drogie dźwiarki. Witam się z Wami w takim filmiku, w którym to jest wydanie specjalne naszych filmików, w którym opowiem o ekstra ofercie na wybrane włóczki firmy Lankyards. Jest to 5 kategorii różnych włóczek. Tam są i bawełny, i moherek, i 100% wełna merino. Te włóczki zostały wyselekcjonowane przez firmę Lank do wyprzedaży, czyli można ich jeszcze posmakować, można się z nimi zaznajomić. Poczyniliśmy pewne zapasiki, więc myślę, że każda z dziwiarek będzie miała, jeżeli będzie miała chęć, będzie mogła sprawdzić, czy te włóczki, jak one się sprawdzają w dzierganiu, w noszeniu, no i we wszystkim, czego sobie wymarzycie. To jest oferta na start, to jest 40% rabatu od ceny sugerowanej producenta, czyli jest to bardzo, bardzo atrakcyjne. 5 kategorii, 5 różnych podejść do dzianin, ponieważ tu jest i grubsza włóczka, i cieńsza, i na chustę, i na bluzeczki, bo jednak nade wszystko dziergamy bluzeczki, więc przedstawię Wam w kilku słowach o tej ofercie, co one zawierają, te włóczusie tutaj przeze mnie zebrane. Jako pierwsza z propozycji to jest włóczka Greta. Greta jest wielokolorową włóczką. Tutaj w segregatorku to wygląda w ten sposób. Jest to włóczka wielokolorowa. Kolory układają się w dość wąskie pasy. I możemy 50-gramowy motek ma 290 metrów, czyli bardzo dużo. Bardzo dużo mamy w moteczku włóczki. Ja tę włóczkę widzę przede wszystkim we wszelkich chustach, szalach, w takich akcesoriach. W bluzeczce być może też, ze względu na grubość, w bluzce bym poleciła raczej połączenie jej z nitką moherkową typu lace, typu moher luxe. Już Wam mówię takie moje szacowania, ile tej włóczki potrzeba na szal, więc myślę, że na szal około między 3 a 4 motki. Z 3 motków to już wyjdzie taki, ten szal będzie, powiedziałabym, bazowy. Jeżeli chcemy mieć coś szerszego, coś dłuższego, to 4 motki włóczki. Oczywiście możecie sobie miksować kolory, czyli jeżeli włóczka jest wielokolorowa, to jest idealnym surowcem na wzory zygzakowe, na fale, czyli jeżeli ażurek użyjemy, to wtedy nam wyjdzie wzór fal. I tę włóczkę na sweterek myślę, że to jest między 4 a 5 motków w rozmiarze sweterek, w rozmiarze M. Na L-kę między może 5 a 6 motków włóczki. Greta, pierwsza z propozycji, wielokolorowa, można tę włóczkę, jeżeli na przykład zdecydowałybyśmy się na mieszanie kolorów, to już Wam tutaj pokażę każdy kolorek, żeby oko kamery mogło popatrzeć odłożę na boczek numer koloru. Będę mówiła numer koloru i jak on wygląda. To jest numer koloru 56. Dużo niebieskiego, pomarańczowego, zielonego, czerwonego. 56. Następny numer koloru to jest numer 154. W numerze 154 króluje zieleń, rudy i takie prześwitujący żółty. Tutaj dla pań, które lubią szarości, ponieważ numer 151, ja go odbieram jako kolor szary. Jest grafit, pewne nitki beżu, stalowy i trochę takiego błękitnego koloru prześwituje. To jest numer koloru 151. Numer koloru 157 to jest zdecydowanie dużo buraczka. Buraczek jaśniejszy, ciemniejszy i średni, czyli panie, które lubią odcienie różów, to tu mamy wszystko w takim mrocznym stylu. Myślę, że ładnie ten kolor by wyglądał z lejsem tego samego producenta w numerze 66 albo z moherluxem na przykład w numerze 146.
miałoby potencjał. Numer koloru 156. W tym one są do siebie podobne, tu by było 154, a tutaj jest 156, jest kolorem ciemniejszym, tutaj zieleń jest bardziej wyrazista, rudy jest prawdziwie już w terakotę wchodzący, numer 156 to zdecydowana zieleń. Zobaczcie tutaj na ten przepiękny kolor 251. Dużo jest takiego rozmytego różu i ten rozmyty róż by ładnie korespondował z tym buraczkiem, który ma numer 157. Na przykład chusta, w której dziergamy dwa rzędy jednym kolorem, a później dwa rzędy drugim kolorem, to byłoby się ładnie, by się wszystko rozmyło. Ciemny, kolor ciemny 157 nadałby wyrazistości temu jaśniejszemu kolorkowi 251. Tutaj mamy kolorek taki, jak coś jest w turkusach, to zawsze ja na to zwracam większą uwagę, bo tutaj są takie piękne nitki turkusu. To jest taki multikolorowy moteczek, zobaczcie tutaj, kamera górna, mamy ciemny turkus, grafit, jasno-różowy, ciemno-różowy, czerwony, jest tutaj trochę żółtego, kolor numer 054, kusi, bardzo kusi, myślę, że też fajnie by z tym wyglądał, a z tym jak najbardziej, prawda, z kolorem 057, ale ja do tego to być może bym poszła też w zieleni, jeżeli chciałabym sobie miksować kolory, to tu w tym moteczku nie występuje zielony, a tutaj jest go dużo i wszystko razem by nam zrobiło, myślę, przepiękny zestaw kolorków. Tutaj mam numer koloru 155. Dużo niebieskiego, dużo różowego. To jest taki kolor, gdzie te dwa kolory zdecydowanie dla pań, które lubią kolor niebieski, a zobaczcie, jak tutaj z tym kolorem 56, one też ładnie ze sobą korespondują. Ten jest ciemny, ten jest jasny. Miksując je oba, byśmy uzyskały szeroki przepływ kolorków pomiędzy pomarańczowym, niebieskim a różowym. Następny kolorek. No to tutaj mamy taką lawendę. To jest numer koloru 153. Dużo w niej występuje koloru lawendowego, ja go tak odbieram, z nitkami szarości, beżu, jasnego różu i takiej limonki, takiego koloru limonkowego. Następny kolorek to jest 152. Jak on jest taki, to on ładnie wyglądałby też z takim. To wszystko jest takie mroczne, wtedy się robi. 152 to mamy tutaj dużo fioletu, takiego ciemnego, nasyconego, plus tak zwany kolor petrolowy, czyli bardzo ciemny kolor granatowo-turkusowy. I jeszcze tutaj jest kolorek, który ma numer, one są podobne do siebie, zobaczcie, ale to są różne kolory. Numer 57, mamy tutaj dużo limonki, wrzosu, lawendy, a lawenda występowała też tu i one mogłyby razem występować w dzieninie. Tutaj mamy więcej zieleni, tutaj lawendy. Miksując uzyskujemy interesujący miksowanie pomiędzy kolorami danych motków. Włóczka Greta, 100% wełna Merino, już Wam jeszcze powiem, ile jest. Producent zaleca druty pomiędzy 2,5 i 3. Jeżeli dziergałybyśmy chustę lub szalik, to myślę, że druty numer 3,5 są ok. A jeżeli swetereczek, no to ta grubość drutów podana przez producenta. Pierwszy segregatorek odkładam. Drugim rodzajem włóczki, tak zerknijcie, to są trzy kolory Sol de Grade. Tylko trzy były do przytulenia przez nas, więc trzy kolory przytuliliśmy. Ja Sol de Grade uwielbiam, jest to dla mnie tasiemka kameleon, czyli możemy sobie udziergać różne, różniste dzianiny od komina, który był takim wzorem bardzo promowanym przez nas, komin oczkami spuszczanymi, poprzez bluzeczki, sukienki, ja mam sukienkę z czterech motków, na komin potrzeba jeden motek, 100% bawełna,
Tasiemkowa przeznaczona na druty pomiędzy 5 a 5,5, ale według mnie można dziergać i na siódemkach, i na czwórkach, w zależności co chcemy uzyskać. Wzory na tę bawełnę u nas na stronie są dostępne. Tłumaczyliśmy kilka pozycji ze strony Langa, bluzeczka taka w poprzek była u nas na stronie pokazywana w kolorze pomarańczowym. Trzy kolory i zobaczcie jakie. Kolor numer 010, czyli mamy tutaj, powiedziałabym, cappuccino, kolory cappuccino, czyli takie kawowe, z ciemniejszym beżem, ciemnym brązem, a wszystko okraszone takim błękitnym niebem, takim błękitno-niebieskim, nasyconym niebem. Bardzo wakacyjne kolorki. To jest numer 010. Kolor numer 126, o tak wygląda z daleka, a tak wygląda w oku kamery z góry. W kolorze 126 widzimy, no takie powiedziałabym, lody kawowe. Ja to ten kolor tak, ja widzę to jako kolor takich lodów kawowych z morelą, z takim przekrojoną morelą. Wzór, przepraszam, kolory bardzo przypominające wakacje. Mi się te kolorki kojarzą z wakacjami. Koniecznie mając jakąś bluzeczkę w tych kolorach widziałabym lniane spodnie. Być może białe, być może, no niekoniecznie, ale lniane. A tutaj mamy kolorki, które to jest numer 119. One wyglądają tak z daleka, a tak z bliska. No tutaj mamy najwięcej barw w porównaniu z tamtymi kolorami, bo tutaj jest różowy, jest taka jasna, bardzo oliwka, jest kolor niebiesko-lawendowy, taka brzoskwinia, ciemniejszy brąz, trochę szarości. Też wakacyjny kolorek, też taki pastelowy. O, myślę, że to jest właściwe słowo. Kolor 119 ja odbieram jako kolor pastelowy, 126 to był dla mnie kolor wakacyjny, a 010 jest taki właśnie chabrowo-niebieski. Czy jest wakacyjny? No, ja go nie widzę jako wakacyjnego, ale dlatego, że po prostu mam takie skojarzenia, że dla mnie to jest ten kolor. A tu dla pań, które lubią pastele, to 119 jest jak najbardziej fajnym kolorkiem. 119. Sol de Grade, znana u nas włóczka, są to jej, można powiedzieć, ostatnia prezentacja Sol de Grade to właśnie trwa teraz. I następna pozycja, może tak, może jak już miałam letnią włóczkę, to kontynuujmy letnie przygody. To jest włóczka Camille. Włóczka Camille to jest interesująca mieszanka, już Wam mówię jakich włókien, bawełny, wiskozy i akrylu. Niteczka ma strukturę, tutaj pokażę kawałek niteczki, ja tę włóczkę mam w dwóch dzianinach. W jednej w całości bluzeczkę wykonałam w całości z Camille, tak wygląda. Już mi się tutaj kawałek niteczki musi. O, tak wygląda ta nitka. Bluzeczka, to jest 100-gramowy motek. Już Wam mówię, ile ma metrów. Ma 210 metrów w jednym motku. Na bluzeczkę taką zużyłam około 4 motków. Z jednego motka powstały dwa rękawki w bluzeczce, w którym zrobiłam rękawy do korpusu z włóczki Kimberley. I to jest taki przykład wykorzystania, co można z taką wielokolorową włóczką zrobić. Tutaj powstaje barwny melanż, ale w pewnej regularności to jest melanż. Można w tym melanżu dostrzec pewne paseczki, ale one są rozmyte poprzez to, że niteczka jest naprawdę wielokolorowa. I tutaj mamy numer koloru, który jest 058. To jest numer koloru 058. Pastelowy, najjaśniejszy z całej tutaj paletki Camille, jaka trafiła na tak zwane kuszenie langowe. Więc Camille tutaj w numerze 58 odkładam.
Was ma na tapetę kolor, który mi się najbardziej z tych tutaj podoba. No ale wiadomo, widzicie, lubię zielone, lubię turkusowe, a gdy jeszcze coś się zmiesza z różem, no to już jest pełnia szczęścia. I tutaj mamy ten numer koloru, on ma numer 57. I tu mamy taki multi, wszystkiego trochę, zieleni, turkusu, różowy, lawendowy, czerwone prześwitują. Taka to jest pięknota z numeru koloru 57. Dla pań, które lubią zielenie i tylko zielenie, no to najbardziej uważam, że ten kolor jest zielono-granatowo-czerwony. I tu ja go odbieram jako kolor zdecydowanie zielony. On ma numer 59. Tak wygląda. Polecane są druty, już Wam mówię jeszcze jaka grubość drutów, pomiędzy 4,5 a 5. Myślę, że można i 5,5 użyć, a może nawet 6. Zawsze w takich włóczkach zależy, jakiego efektu dzianiny oczekujemy. Dzięki wiskosie dzianina jest lejąca. To jest duża zaleta letnich dzianin, jeżeli zawierają wiskozę. Numer koloru 55 wygląda tak. Dla pań, które lubią różofiolety. No i tu jest trochę czerwieni, prześwituje, troszeczkę beżu, takich jaśniejszych nut. Kolor ciemny, ale wcale nie za ciemny, jest taki akuratny. No na przykład wyobraźcie sobie letnią bluzeczkę do jasno-różowych spodni. Prawda? Byłoby zdecydowany akcent. Ostatni z kolorków to jest numer koloru 53, kolor czerwony. Zdecydowanie czerwony. Czerwono, rudo, rudy, terakota, gdzieś tutaj jakaś niteczka niebieskości prześwituje, ale to jest chyba tylko jakiś epizod, tylko jest niewiele. Kolor czerwony i już. Tutaj nie ma co o nim za dużo mówić. Dla pań, które lubią czerwienie. Na bluzeczkę w rozmiarze M myślę, że potrzeba mieć pomiędzy 4 a 5 motków. To jest Camille. Prezentacja włóczki Camille. Segregatorek idzie na bok, bo tutaj jeszcze mam dwa w zanadrzu. Włóczka Love w wielu kolorach. Włóczka Love to są malutkie moteczki. Ten moteczek jest 25-gramowy. To jest malutki moteczek, ale kryje w sobie ogromny potencjał. Bo tę włóczkę, już mam tutaj, może ten ładniutki żółty kolorek wyjmę jako pierwszy. On najbardziej woła, kiedy słońca za oknem brakuje, to zdecydowanie żółty go przywołuje. 25-gramowy moteczek, to jest, już Wam mówię, to jest w głównym składzie jest wełna. Wełna merino 92%, a 8% ma poliamidu. Jeżeli do wełny producent dołoży poliamid, to znaczy, że wzmaga trwałość gotowej dzianiny. Czyli dzianina nie będzie tak wrażliwa na mechacenie i na użytkowanie. Zerknijcie, że ona ma strukturę ma łańcuszkową i została wyprodukowana na takiej maszynie dziewiarskiej, która się nazywa szydełkarka. Jeżeli nitki są splecione, to wtedy jest używana maszyna skręcarka, a to jest na szydełkarce wyprodukowana włóczka. No i w tym maleńkim moteczku, który kryje 25 gramów, czyli 125 metrów, na sweterek w rozmiarze M, myślę, że tych motków trzeba mieć między 8 a 10 w zależności od rozmiaru. Włóczki, które są produkowane jako łańcuszkowe, pozwalają na używanie grubszych drutów, niż użyłybyśmy, dziergając na włóczce, która jest skręcona na skręcarce. I tutaj mamy sugerowaną grubość drutów, już Wam mówię, ja muszę zajrzeć, ponieważ nie wszystko jestem w stanie zapamiętać, na czwórki jest włóczka na druty numer 4. I myślę, że producent tutaj ma rację. A 40% rabatu, jaki proponujemy na tę włóczkę, myślę, pozwala na to, że ten efekt w postaci dzienny będzie bardziej przystępny, cenowo, ekonomiczniejszy, no, taki fajniutki. I teraz Wam mówię jeszcze, jakie to są kolory. One są wszystkie stonowane. Ten żółty jest najbardziej rzucający się w oczy.
Więc tutaj mamy przerobiony numer koloru 11. Mamy dość szeroką gamę kolorów, które bym nazwała beżowo-brązowych. Już zobaczcie, ile ich jest. Teraz Wam powiem numery kolorów. Można, a co można z tego wydziergać poza sweterkiem? A co sobie zachcecie, bo to wszystko zależy. Wiesz, czapkę, nie ma sprawy. Do czapeczki dodałabym nitkę moheru. Będzie super miękka, ciepła, puszysta czopula. Można nitkę alpaki dodać i wtedy mamy wtedy w składzie wełnę owczą, poliamid i alpakę na przykład. Na przykład nasza alpaka Boski Włosek, tak zwana Boski Włosek, pseudonim nadany przez Danusię. Do tego również by się nadała, wtedy da ciepło i puszystość. I tak, zobaczcie, te kolory szaro, one są beżowe. A tu 26 mi się dwa razy dostał, a to niesłusznie, już go odkładam. I to są te beże. Kolor numer 26 to jest najjaśniejszy. Później mamy kolor 96. Tutaj jest kolor numer 39, a na końcu ta ciemna, gorzka czekolada, bo to taki kolor jest według mnie, 67. A gdyby do tego dodać jeszcze kolor żółty, na przykład w sweterku, który byłby żakardowy, no to zobaczcie, jak fajnie to wszystko komponuje się. Odkładam beże. To teraz pójdźmy w kierunku niebiesko-turkusów. Tutaj jeszcze, no dobrze, niech będzie to w ten sposób. Tutaj mamy kolor numer 74, to jest ten taki turkusowo-niebieski. Klasyczny jeans, to jest numer 34, to są dla mnie takie klasyczne spodnie jeansowe. A tutaj mamy na końcu ten granatowy, taki ciemny, to jest numer koloru 35. Czy tutaj pasuje żółty? A oczywiście, że pasuje, zobaczcie. Bardzo ładnie z nimi się komponuje. To są niebieskości. Były niebieskości, niech będą szaro-czarne, czyli mamy tutaj numer koloru 05, czyli taka klasyczna szarość. Tutaj mamy antracyt. Ten numer to jest ten numer koloru 70, to jest antracyt. A na końcu mamy czarny kolor 04. Bardzo ciemne, prawda? Czy tutaj żółty by rozjaśnił? Jak najbardziej. Chociaż ja żółty bardziej widzę przy szarości niż przy czarnym. Jakoś tak za duży kontrast powstaje. Ale żółty jak najbardziej do tego towarzystwa pasuje. No i na końcu nam zostały dwie środki, czyli ekry i jasnoróżowy. Ekry to jest numer koloru 94, a ten jasny różyk to jest numer 19. Na przykład, czy by tak fajnie wyglądało? Ekry, różowy, mogłoby być, prawda? Mogło, chociaż według mnie, czyż ten żółty, interesujące połączenie, ale chyba najbardziej zamiast szarego, to przy tym rejestru różowym widziałabym brązowawy kolor, o ten. I to chyba byłoby zestawienie kolorów, jeżeli ktoś chciałby sobie miksować w jakiejś dzieninie kolory, a cena na to pozwala, bo jest bardzo atrakcyjna, to myślę, że kolor 94, kolor numer 19 i ten taki najjaśniejszy beż tutaj z tego towarzystwa, to jest numer 26. To jest włóczka Love od Langa. Odkładam tę włóczkę o pięknej, miłosnej nazwie, a na sam deser zostawiłam wisienkę na torcik, bo to jest dla mnie taka wisienka na torcik. Jest to włóczka Mohair Trend. Włóczka, no cóż, no po prostu do wzdychania. To taka jest, w dotyku jest nieziemska. I teraz, dobrze, może tak, to jest tak. W kolorze przybyły trzy różne beże. Ten najjaśniejszy to jest numer 22. Jeszcze może najpierw Wam powiem, zamiast o kolorach, to Wam powiem, co to jest w tym moteczku. W moteczku 25-gramowym mamy 70% moheru i 30% jedwabiu, czyli dużo jest jedwabiu. Motek ma 75 metrów i przeznaczony jest na druty pomiędzy 5 a 5,5. Można powiedzieć, że ta włóczka to jest taki grubszy Mohair Luxe.
Ta grubość to tak myślę razy dwa. Jeżeli ktoś chciałby mohair luxa przerabiać podwójną nitką, no to właśnie mohair trend odpowiada tym potrzebom. I to jest najjaśniejszy kolor numer 22. Następny beż to jest 96, to jest ten beżyk. O tutaj, on tak wygląda. Widzicie go? A ten najciemniejszy beż to jest numer koloru 26. I jak tak patrzę na te włóczki, to zobaczcie, to się aż samo prosi, żeby obok koloru 22-26 dołożyć kolor rudy. Rudy, który ma numer koloru 87 i jest taki bardzo charakterny, taka rudość kasztanowa. Takie trzy kolorki połączyć. Widzicie to? Bo ja tak, w oczyma wyobraźni widzę to połączenie mohair trenda. No to teraz, jeżeli te szarości, szarości jak szarości, one są spokojne, bezpieczne. Dla pań, które lubią jasno-szary, to jest 0,3 i dla tych, które lubią ciemniejszy, jest kolor 0,5. Wyglądają razem ładnie, prawda? Ładnie. A teraz, gdyby przed tym jasnym szarem położyć kolor numer 09, to zobaczcie, jak to się ładnie tutaj tonuje i uzupełnia. Jasno, to nawet nie nazwałabym kolorem bardzo jasno-różowym. On jest taki, w tym różu jest pewna, taki stalowość występuje, więc 09, 03 i 05. A gdyby, zobaczcie, zrobić tak, że to jest kolor 03, 05 i żeby nie było tak bardzo szaro, dorzucić na koniec niczym wisienkę. Wiecie, ja ten kolor bardzo uwielbiam, to jest numer koloru 66, który występuje w każdej włóczce Langa. I ta 66 to jest taki najbardziej charakterny róż, jaki ja znam. On jest ciemny, nie jest jasny, nie jest taki lalkowy, jest taki właśnie kolor dla kobiety, która wie, czego chce. No to właśnie ten kolor, zobaczcie, jak on z tym zielonym pięknie moim sweterkiem wygląda. Kolor numer 66. Czyli w dzisiejszym programie pokazałam Wam, przejrzałyśmy 5 kategorii włóczek. Jest to włóczka Mohair Trend, tak wygląda. Jest to włóczka Love, tak wygląda. Jest to włóczka Sol de Grade, tak wygląda. Muszę tutaj odkopać się z segregatorków. Jest to włóczka Camille, tutaj żebyście zobaczyły metryczkę, tak wygląda. Jest włóczka Greta, która wygląda tak. I te włóczki możecie kupować z rabatem 40%. To jest oferta do wyczerpania zapasów. To nie jest oferta zamknięta czasowo. Jedynym ograniczeniem jest stan magazynu, który tam na przykład w Sol de Grade jest po około 100 motków. Ale uwaga, uważajcie, bo na przykład Camille, które było też granatowe, nawet nie dotrwało do filmu. Tak przeleciało, że tak powiem, przez nasze półeczki. To jest właśnie kuszenie langowe, nazwijmy to tak. 40% rabatu na tyle przepysznego składu występującego w tych włóczkach. To co? To jeżeli już ktoś się skusi, chętnie obejrzymy wykonane dzianiny z tych włóczek, na przykład podczas naszych spotkań na żywo w soboty. Za dzisiejszą uwagę Wam dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż kilku oglądających zainteresowałam tymi kategoriami. To co? To na zakupy. Dziękuję bardzo. Pa, pa.